Otwieram 16. sesję Rady Miejskiej w Zwoleniu. Na podstawie listu obecności stwierdzam kworum, czyli prawomocność do podejmowania uchwał. Witam panie i panów radnych. Witam pana Arkadiusza Sulimę, burmistrza Zwolenia. Witam państwa. Witam pana Grzegorza Blondowskiego, zastępcę burmistrza. Witam panią Marię Kazirodek, zastępcę skarbnika gminy. Witam pana Mirosława Chłowia, sekretarza gminy oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. I nie pominąć kierowników referatów Urzędu Miejskiego. Projekt porządku obrad państwo radni otrzymali. Czy są uwagi do porządku? Nie widzę. Czyli przechodzimy do porządku obrad. Punkt pierwszy, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół znajdował się w Urzędzie Biura Rady i znajduje się do dzisiejszej sesji. Czy są uwagi do tego protokołu? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Czyli może po prostu zagłosujemy tylko przez podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Punkt drugi, zgłaszanie interpelacji przez radnych. I tutaj poproszę pana radnego Marcina Pachtę o czytanie interpelacji. Witam państwa. Interpelacja. W odpowiedzi na liczne sugestie mieszkańców zwracam się z prośbą do pana burmistrza o podjęcie działań zmierzających na pozyskaniu przez gminę Zwoleń gruntów stanowiących drogę dojazdową do bloków mieszkalnych należących do spółdzielni mieszkaniowej przy OSM w Zwoleniu oraz wykonanie chodnika wzdłuż tej drogi. Odcinek ten stanowi część ulicy Puławskiej od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do spółdzielni mieszkaniowej. Pragnę nadmienić, że wyżej wymieniona droga stanowi jedyny dojazd do naszego osiedla, a jej właścicielem jest spółdzielnia mleczarska Mlekpol z Grajewa. Do wyżej wymienionego zakładu dojeżdża codziennie kilkadziesiąt samochodów ciężarowych, co przy braku chodnika jest jak również pobocza, w którym piesi mogliby bezpiecznie się poruszać, stanowi ogromne zagrożenie dla naszych mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży. Z powodu braku własności gmina Zwoleń nie może jej odśnieżać w okresie zimowym i powoduje to utrudnienia dojazdu mieszkańców i autobusu szkolnego po dzieci. Pragnę także nadmienić, że nawierzchnia tej drogi jest w coraz gorszym stanie, a duży ruch samochodów ciężarowych dodatkowo przyspiesza jej degradację. W przyszłości bez uregulowania własności nie będzie możliwy jej remont. Osiedle obecnie zamieszkuje 90 rodzin, spośród których większość stanowią rodziny z dziećmi, a w okresie jesienno-zimowym te dzieci oczekują na autobus szkolny, marzną i nie można postawić, bez pozyskania własności postawić wiaty przystankowej. I do wniosku dołączonych jest list, do interpelacji jest dołączona lista z podpisami mieszkańców. Mam tutaj 91 podpisów, którzy także przychylnie ustosunkują się do tej interpelacji. Chciałbym dodać, że szczególnie jak najszybciej, zależy nam też na tej wiacie, bo jest okres taki już teraz jesienno-zimowy i tych dzieci naprawdę jest dużo. Kiedyś, kiedy tam był sklep czynny, to te dzieci chowały się w sklepie, nie było problemu, a w tej chwili no, stanowi to duży problem. No i uważamy, że to bardzo ważna rzecz, szczególnie no, póki co nie mamy tak jakby uregulowanego dojazdu do tych naszych bloków. No, co stanowi, póki jak jest dobrze, to nikt nam tego dojazdu nie zabroni, ale w przyszłości mogą być z tym problemy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. A tutaj poproszę pana burmistrza w przedostatnim punkcie o odpowiedź na interpelację. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze dzisiaj zgłosić? Proszę panie radny Roman. No, ale no, panie Romku, ale to chyba nie jest interpelacja, tylko zapytania. To będzie w punkcie wolne wnioski i zapytania.
Czyli więcej interpelacji nie zauważyłem. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej. Poproszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, od ostatniej sesji wydałem następujące zarządzenia burmistrza. I tak zarządzenie nr 55 burmistrza Zwolenia w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2016 burmistrza Zwolenia z dnia 25 października 2016 roku w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże. Zarządzenie nr 56 burmistrza Zwolenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 57 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w artykule 13a ustęp 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zarządzenie nr 58 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także dla wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w artykule 13 ustęp 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zarządzenie nr 59 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do przekazywania informacji, o której mowa w artykule 13a ustęp 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zarządzenie nr 60 burmistrza Zwolenia w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do przechowywania informacji, przekazywania informacji, o której mowa w artykule 13 ustęp 2 ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zarządzenie nr 61 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do dokonywania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu. Zarządzenie nr 62 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu. Zarządzenie nr 63 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Marzeny Rysiowskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej Baryczy. Zarządzenie nr 64 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Sylwii Wolskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagieły w Zwoleniu. Zarządzenie nr 65 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pana Michała Stępnia ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagieły w Zwoleniu. Zarządzenie nr 66 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 67 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 68 w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej dla przeprowadzenia 13 powiatowego konkursu producentów rolnych 2019 na terenie gminy Zwoleń. Zarządzenie nr 69 w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu najestetyczniejsza miejscowość w powiecie zwoleńskim w 2019 roku. Zarządzenie nr 70 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy. Zarządzenie nr 71 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 72 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na najem garażu znajdującego się w budynku gospodarczo-garażowym w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 80B. Zarządzenie nr 73 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu znajdującego się w budynku gospodarczo-garażowym w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 80B stanowiącym własność gminy Zwoleń. Zarządzenie nr 74 w sprawie obniżenia stawki ceny czynszu najmu za powierzchnię 1 metra lokalu użytkowego miesięcznie. Zarządzenie nr 75 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku. Zarządzenie nr 76 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 77 w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu. Zarządzenie nr 78 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników
dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w publicznej szkole podstawowej imieniem kapitana pilota Tadeusza Sędzielowskiego w Aryczy. Zarządzenie nr 79 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 80 w sprawie zwrotu kosztów, części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych. I to tyle, jeśli chodzi o zarządzenia. Natomiast odbyłem jeszcze wiele spotkań w okresie od 29 czerwca do 1 października 2019 roku i tutaj o niektórych chcę Państwa poinformować. I tak jeszcze w czerwcu 26 uczestniczyliśmy wspólnie z moim zastępcą w meczu barażowym o awans do Ligi Okręgowej, zakończenie sezonu Zwolenianki. Również w czerwcu spotkałem się z panem sołtysem Strykowic Górnych Krzysztofem Meldowskim i radnym Januszem Wojasem w sprawie budowy chodników i inwestycji na terenie sołectwa. Spotkałem się z panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwoleniu w sprawie omówienia remontu oddziału przedszkolnego. Podpisałem umowę na dofinansowanie zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie gminy Zwoleń. Uczestniczyłem w zakończeniu rozgrywek turniej piłki nożnej drużyny niezrzeszonych na Orliku o Puchar Burmistrza Zwolenia. Uczestniczyłem w spotkaniu w Szkole Podstawowej w sprawie remontu oddziału przedszkolnego. Spotkałem się z panem dyrektorem oddziału PKO BP w sprawie współpracy. Spotkałem się z wójtem gminy Policzna w sprawie współpracy. Uczestniczyłem w naradzie sołtysów. Spotkałem się z panem dyrektorem Radomskiego Rejonu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu dróg i włączenia naszych dróg do dróg wojewódzkich. Uczestniczyłem w spotkaniu walnego zebrania członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S12 w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Spotkałem się z panią dyrektor Muzeum Regionalnego Katarzyną Madejską w sprawie organizacji wystawy. Spotkałem się ponownie z panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwoleniu w sprawie remontu oddziału przedszkolnego. Podpisałem umowę dotyczącą dofinansowania powstania obiektu Dom Senior Plus. Uczestniczyłem w Dniu Rodziny zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Wilczowoli. Spotkałem się z księdzem proboszczem starej parafii w sprawie współpracy pomiędzy gminą i parafią. Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym budowy sieci światłowodowej. Spotkałem się z panem Jerzym Markiewiczem w sprawie funkcjonowania i przyszłości drużyny Orlęta. Spotkałem się z panią dyrektor publicznego przedszkola Małgorzatą Krok w sprawie remontów w obiekcie. Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym ekonomii społecznej. Spotkałem się z rodzicami w sprawie dodatkowego kursu autobusu szkolnego w miejscowościach Szydłów, Sycyna Kolonia i Wólka Szelężna. I tutaj w miesiącu lipcu odbyłem planowany urlop. W tym czasie zastępował mnie mój zastępca Grzegorz Molendowski, który również odbył ponad 20 parę spotkań, ale to już może nie będę ich przybliżał. W dniu 29 lipca podpisałem umowę ze Starostwem Powiatowym dotyczącą bezpłatnego użyczenia poczekalni na potrzeby mieszkańców korzystających z publicznych środków transportu. Spotkałem się z dyrektorem biblioteki w sprawie projektu komputery dla bibliotek. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym. Odbyłem spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawach wykonywania inwestycji drogowych na terenie naszej gminy. Spotkałem się z delegacją rodziców z publicznej szkoły podstawowej przy ulicy Ludowej. Spotkałem się z wykonawcą remontu przedszkola w szkole podstawowej oddział przedszkolny. Spotkałem się z prezesem klubu sportowego Zwolenianka w sprawie funkcjonowania klubu. Uczestniczyłem w obchodach powiatowego Święta Policji i peregrynacji przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Były to takie trzydniowe obchody i nawiedzenie figury świętego Archanioła. Spotkałem się z przedstawicielami Radomki Radom. Spotkanie dotyczyło zaproszenia do udziału w projekcie Rodzina Radomki w celu popularyzacji piłki siatkowej w naszym regionie. Uczestniczyłem w odbiorze dróg po remontach, odbiór zadania pod nazwą Przebudowa dróg na terenie gminy Zwoleń. To tutaj wspólnie z delegacją i radnych i sołtysów, żeśmy te drogi odbierali. Podpisałem umowę z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Rafałem Rajkowskim na dofinansowanie remontu boiska treningowego nad Zalewem oraz doposażenie pracowni językowej w szkole podstawowej w Zwoleniu. Spotkałem się z panią audytor Elżbietą Gajewską w sprawie podsumowania i omówienia kontroli wydawania decyzji administracyjnych w poszczególnych referatach naszego urzędu. W spotkaniu udział wzięli także kierownicy kontrolowanych referatów. Spotkałem się z przedstawicielem telewizji Zebra Radą w celu nawiązania współpracy. Spotkałem się również z panią sołtys Edytą Zyzek z miejscowości Niwki w sprawie zapewnienia pomieszczenia dla jednego z mieszkańców sołectwa Niwki. Uczestniczyłem w pożegnaniu dzieci wyjeżdżających na kolonie, których współorganizatorem był Urząd Miejski.
Spotkałem się z panem prezesem Zakładu Usług Komunalnych w sprawie inwestycji wykonywanych przez ZUK na rzecz gminy Zwoleń. Uczestniczyłem, to w sumie delegacja uczestniczyła w wyjeździe do Częstochowy i to był udział w ostatnim dniu pielgrzymki na Jasną Górę wspólnie z mieszkańcami naszej gminy. Uczestniczyłem w Komisji Skargi Wniosków i Petycji. Spotkałem się z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w celach współpracy. Spotkałem się z panem Stanisławem Wrzakiem odnośnie projektu chodnika przy Placu Kochanowskiego. Uczestniczyłem w odbiorze wyremontowanej klatki schodowej w przedszkolu naszym. Spotkałem się z panią dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w sprawie współpracy, takiej ogólnej współpracy. Spotkałem się z mieszkańcami Sydołu w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego. Uczestniczyłem we wręczeniu czeków w firmie Tesco dla stowarzyszeń, które wzięły udział w konkursie. Podpisałem umowę dotyczącą dowozu uczniów z PKS Kielce. Uczestniczyłem w sesji nadzwyczajnej. Spotkałem się z przedstawicielem firmy, która sugeruje nam inwestycje w energię odnawialną i montaż fotowoltaiki. Spotkałem się z panią sołtys miejscowości Karolin Elżbietą Maków w sprawie drogi w Wacławowie. Uczestniczyłem w zarządzie klubu Orląt. Podpisałem umowę dotyczącą przewozów szkolnych PKS z PKS-em Radom. Podpisałem również umowę dotyczącą dofinansowania dla ogrodów działkowych. W dniach 22-24 sierpień gościliśmy delegację seniorów ze Słowacji z partnerskiego miasta Zwoleń. Uczestniczyłem w spotkaniu pod nazwą 13 spotkania z piosenką ludową Policzna 2019 w Zespole Placówek Oświatowych, gdzie nasze zespoły też brały udział. Spotkałem się z projektantem w sprawie wykonania koncepcji projektu turystycznego bulwarów spacerowych wzdłuż rzeki Zwolenki. Spotkałem się z panem przewodniczącym Związków Zawodowych Nauczycieli w sprawie współpracy. Spotkałem się z panem dyrektorem Krzysztofem Zaborskim i panem sekretarzem w sprawie funkcjonowania szkoły w Paciorkowej Woli. Spotkałem się z dyrektorami placówek oświatowych. Uczestniczyłem w zarządzie Orląt i przedstawicieli UMKS w sprawie dalszego rozwoju drużyny. Uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w sprawie współpracy. Uczestniczyłem w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Paciorkowej Woli. Spotkałem się z panią dyrektor Domu Kultury w sprawie organizacji imprez na terenie naszej gminy. Spotkałem się również z panem Pawłem Wasilewskim, urbanistą, w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego. Spotkałem się z panią Elżbietą Gajewską, audytorem, w sprawie prowadzenia kontroli przedszkola niepublicznego Słoneczku. Spotkałem się z mieszkańcami Wólki Szczelężnej, Sydołu i Sycyny w sprawie dodatkowego kursu autobusu szkolnego. Podpisałem umowę dotyczącą dofinansowania utylizacji azbestu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uczestniczyliśmy w konferencji Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej. Spotkanie było w Warszawie. Spotkałem się z panem sołtysem Strykowic-Błotnych Mirosławem Sobieszkiem i radną panią Dorotą Solecką w sprawie inwestycji na terenie sołectwa, a chodziło tutaj o budowę chodnika przy drodze powiatowej. Spotkałem się z komendantem Państwowej Straży Pożarnej Pawłem Potuchą w sprawie organizacji zawodów sportowych, sportowo-pożarniczych. Podpisałem umowę dotyczącą przetargu nieograniczonego na zadanie opracowanie dokumentacji projektowej chodników na terenie gminy Zwoleń. Uczestniczyłem w spotkaniu w starostwie w sprawie górników mających powstać w miejscowości Brzezinki Stare, gmina Tczów. I tutaj dodam, że również udzielałem wywiadu do telewizji Zebra, jak również wystosowałem stanowisko do wójta gminy Tczów nie wyrażające zgody na powstanie w tej lokalizacji tych górników, bo lokalizacja jest niekorzystna dla naszej gminy, bo raptem jest to 200 metrów od granicy najbliższych budynków w miejscowości Sydów. W związku z tym takie stanowisko zostało wysłane do pana wójta, że sprzeciwiamy się tej lokalizacji powstania takiej inwestycji. Uczestniczyłem w spotkaniu w starostwie w sprawie, a to już tak czytałem, spotkałem się z przewodniczącą Stowarzyszenia Amazonek w sprawie dofinansowania wyjazdu do Częstochowy. Spotkałem się z panią sołtys Strykowic Podleśnych Anną Muszyńską w sprawie uzgodnienia inwestycji na terenie sołectwa. Spotkałem się również z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Rafałem Rajkowskim w sprawie dofinansowania nowych inwestycji na terenie naszej gminy. Spotkałem się z zarządem klubu sportowego Orlęta, uczestniczyłem w posiedzeniu powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym, uczestniczyłem w konferencji regionalnej 15 lat Mazowsza w Unii Europejskiej, konferencja odbyła się w Radomiu,
Uczestniczyłem w spotkaniu podsumowującym diecezjalne Dni Młodych w Radomiu, gdzie też byliśmy współorganizatorem tych dni, była grupa młodzieży ze Zwolenia. Uczestniczyłem w dożynkach prezydenckich w miejscowości Spała. Uczestniczyłem w konferencji pod nazwą Mobilna Warszawa Zrównoważony Transport. Spotkałem się z panem prezesem PKS Radom odnośnie rozkładu jazdy. Spotkałem się z panem sołtysem z Jesieńca Soleckiego, Kolonii, Marcinem Sotynem w sprawie remontu drogi należącej do gminy Chodcza, a tym samym podjęcia rozmów z wójtem gminy Chodcza celem przeprowadzenia takiego remontu. Uczestniczyłem w otwarciu wystawy w Domu Kultury, wystawa rysunku i malarstwa pani Marleny Kruk. Uczestniczyłem w spotkaniu również w bibliotece z pisarką Tanią Walko. Spotkałem się z burmistrzem miasta Łaskarzew, panią Anną Laskowską. Rozmawialiśmy o funkcjonowaniu domu seniora, który u nich już funkcjonuje. Uczestniczyłem w zawodach powiatowych jednostek OSP w Policznie, również później w meczu Orląt, rozpoczęcie sezonu. Uczestniczyliśmy w Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zegrzu koło Warszawy. Uczestniczyłem w pracach Komisji Rady Miejskiej Oświaty, rewizyjnej skargi wniosków, jak również budżetu i rolnictwa. Spotkaliśmy się tutaj z moim zastępcą, przedstawicielem firmy Light Projekt, Biuro Projektowania Oświetlenia LED-owego. Uczestniczyłem w pracach Komisji Budżetu i Rolnictwa. Uczestniczyłem w spotkaniu w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Również odbyłem spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Zwoleń Biega w sprawie organizacji pierwszego maratonu na terenie naszego miasta. I maraton taki odbędzie się 5 października 2019 roku nad Zalewem, czyli w najbliższą sobotę. Ponadto spotkałem się z panią dyrektorą publicznej szkoły podstawowej w Sycynie w sprawie funkcjonowania szkoły. I w zasadzie, jeszcze spotkałem się z prezesem klubu sportowego Zwolenka w sprawie dofinansowania ich działalności. Ponadto odbyłem jeszcze ponad 60 spotkań z mieszkańcami naszej gminy, przedsiębiorcami, nauczycielami. Spotkania dotyczyły pracy, mieszkań socjalnych i umorzenia podatków. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi, że starczyło czasu przez te wakacje na wszystko. Proszę zastępcę o przedstawienie informacji o odbytych przetargach. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, od ostatniej sesji zwyczajnej przeprowadzone zostały cztery postępowania przetargowe. Pierwsze z nich opracowanie dokumentacji projektowej chodników na terenie gminy Zwoleń. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Prac Inżynierskich, spółka z o.o. Warszawa. Dwa zadania, dwa chodniki, jak Państwo wiecie, Sycyna, Jasieniec, Kolonia i zadanie drugie, Helenówka, Annów. Również chodnik. Kolejne postępowanie, zakup używanego autobusu szkolnego. Zadanie zrealizowane przez firmę PHU Konkret, spółka jawna z Kocudzy II. Gmina Zwoleń zakupiła autokar marki Setra, 55 miejsc, euro 5, emisja spalin, także już jeden z nowocześniejszych systemów. Kolejny przetarg to zakup, transport i rozładunek 730 ton materiałów do utwardzenia drogi gminnej na terenie sołectwa Podzagajnik. Wpłynęły cztery oferty. Zadanie będzie realizowane przez firmę Transmax, spółka cywilna z Wierzbicy. Kwota realizacji 38 609,70 zł. Kolejny przetarg to zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń. Tutaj były trzy zadania, wpłynęły dwie oferty. Pierwsze i drugie zadanie, czyli odśnieżanie i usuwanie ślizgów oraz odśnieżanie koparką ładowarką. Zadanie będzie realizowane przez Zakład Projektowo-Usługowy Znak Wawrzak, spółka jawna ze Zwolenia. Zadanie trzecie realizowane będzie przez firmę Roltop, Tomasz Przepiórka, Podzagajnik. Chodzi o odśnieżanie równiarką. Wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do tych sprawozdań? Nie widzę, ja ze swojej strony to w części tych spotkań uczestniczyłem, ale na pewno nie w tylu. Także stwierdzam, że Rada sprawozdanie przyjęła akceptująco. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.
I tu może poproszę panią skarbnik o odczytanie uchwały Izby Obrachunkowej. Uchwała nr RA322/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta i gminy Zwolen informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2019, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego Instytucji Kultury. Na podstawie artykułu 13 pkt 4 i artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 561, w związku z artykułem 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Przewodnicząca Jolanta Okleja, członkowie Witold Kaczkowski, Alina Siara. Paragraf pierwszy. Przedłożoną przez burmistrza miasta i gminy Zwolen informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2019, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego Instytucji Kultury opiniuje pozytywnie z uwagą. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Od opinii na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Uzasadnienie. W dniu 26 sierpnia 2019 roku, to jest zgodnie z terminem określonym w artykule 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, została przedłożona do Regionalnej Izby Obrachunkowej informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji planu finansowego Instytucji Kultury. Przy opiniowaniu przedłożonej informacji skład orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową na rok 2019 wraz ze zmianami, uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdaniami budżetowymi przedłożonymi na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 1393, oraz rozporządzenia z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, dziennik ustaw 2014 roku, pozycja 1773, i ustalił, co następuje. Przedłożona informacja została sporządzona w zakresie i formie zgodnej z uchwałą proceduralną Rady w tej sprawie. Plan dochodów i wydatków, badane informacji i w sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami. Jak wynika z przedłożonych sprawozdań, za pierwsze półrocze 2019 roku miasto i gmina uzyskały dochody w wysokości 31 698 767 zł 79 groszy przy planowanych 59 300 040 zł 26 groszy, co stanowi realizację planu w około 53,5%. Plan wydatków budżetu na 30 czerwca bieżącego roku przewiduje realizację zadań w wysokości 63 770 963 zł 26 groszy, z czego wykonano 28 782 059 14 groszy, co stanowi około 45,1% planu rocznego. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6,9 planu rocznego. Za pierwsze półrocze miasto i gmina odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 2 916 708 zł 65 groszy. Uzyskane dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące, a więc zachowana została relacja określona w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W informacji odniesiono się w sposób bardzo ogólny do realizacji planu dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych, i nie wskazano na zagrożenia w realizacji zadań inwestycyjnych. Z informacji wynika, iż realizacja finansowa większości zadań przypada na drugie półrocze. W załączeniu do informacji przedstawiono stopień realizacji zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
Przedstawiono także wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wskazanych w informacji źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków na zadania własne, w tym na realizację zadań obligatoryjnych oraz na zadania zlecone. Na podstawie przedłożonych sprawozdań nie stwierdzono przypadków przekroczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatków bez upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej. Przedstawione w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów zgodne są z budżetem. Z założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika, że wskaźnik obciążenia budżetu na rok 2019 obsługą zadłużenia wynosi 3,48 planowanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczanego zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 6,93. Skład orzekający zwraca jednak uwagę, iż omawiana relacja wskaźników kształtuje się najmniej korzystnie w latach 2020-2021, a obliczona w oparciu o plan trzeciego kwartału nie jest zachowana. Zaleca się więc podjęcie działań zmierzających do jej poprawy i niezwiększanie obciążeń z obsługą zadłużenia przy dalszym planowaniu budżetowym. W informacji przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF, do których nie wnosi się uwag. Przedłożono również informacje o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury, to jest Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu, Domu Kultury w Zwoleniu oraz Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, które zawierają szczegółowe zestawienie uzyskanych za pierwsze półrocze przychodów i poniesionych kosztów. Jak wynika z przedstawionych dokumentów, Dom Kultury posiadał należności wymagalne w kwocie 40 tysięcy złotych. W pozostałych jednostkach należności wymagalne nie wystąpiły. Jednostki nie posiadały zobowiązań wymagalnych. Na podstawie dokonanej analizy skład orzekający RIO przedłożoną informację opiniuje jak w sentencji uchwały. Podpisał przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Jolanta Okleja. Czy są pytania do tej informacji wykonania budżetu? Nie widzę, czy przechodzimy, znaczy stwierdzam, że Rada przyjmuje do wiadomości akceptującą. Punkt piąty. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020. Powyższą informację Państwo Radni otrzymali. Była dyskusja na komisjach. Czy są dzisiaj jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, czyli stwierdzam, że Rada przyjmuje informację akceptującą. Przechodzimy do punktu szóstego, podjęcie uchwał. I przystępujemy do głosowania. Projekt numer 1 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Jest paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości około 0,47 hektara. Położonej w miejscowości Jasieniec Kolonia, gmina Zwoleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 116/1 o powierzchni 11 hektarów 317 10 hektara, stanowiącej własność gminy Zwoleń, dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu 4 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer RA1Z/154/81/3. Punkt drugi. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w ustępie pierwszym na okres. I tutaj na komisjach był ustalony okres 5 lat. Czy są jakieś inne propozycje? Jeżeli nie ma, to paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi Zwolenia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęcie projektu numer 1 w tej formie? Proszę o przyciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Aha, dobrze, dziękuję, bo akurat pani Jolanta musiała opuścić sesję, także stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. Przechodzimy do projektu numer 2 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu. Czy są pytania, uwagi do tego projektu?
Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 2? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. Projekt numer 3 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w zwoleniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Czy są pytania i uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 3? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. Projekt numer 4 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Tu jest paragraf pierwszy, wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Zwoleń nieruchomości położonej w miejscowości Atalin, gmina Zwoleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 108/2 o powierzchni 1,4 ha. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi Zwolenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania do tego projektu? Pytania lub uwagi? Nie widzę, czyli przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 4? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada projekt przyjęła jednogłośnie. Czyli na tym skończyliśmy punkt 6. Przechodzimy do punktu 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelację. I tutaj poproszę pana burmistrza lub zastępcę o ustosunkowanie się do tej interpelacji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, odnośnie pierwszej interpelacji pana radnego Marcina Płachty. No cóż, mogę powiedzieć tak, że takie wstępne spotkanie odbyło się już w miesiącach wcześniejszych z panią dyrektor zakładu w Zwoleniu, zakładu mleczarskiego, ale wrócimy do rozmów i zajmiemy się sprawą, no bo trudno mi cokolwiek więcej powiedzieć, bo tu będziemy występować o przekazanie gruntu, czy oni wyrażą, czy w drodze darowizny, czy też w drodze nabycia, no to się okaże. Także no cóż, mogę powiedzieć, że zajmiemy się sprawą. Natomiast jeśli chodzi o interpretację pana radnego Romana. Zapytanie. Uciekło mi nazwisko. Pan Roman. Tak. Przepraszam. To jest na etapie projektu. Z tego, co tutaj mi zastępca podpowiada, ta kanalizacja trwały rozmowy z panem zainteresowanym, bo tam chodzi o wybudowanie przypompowni, bo prawdopodobnie inaczej nie da się go zrobić. Ale jest to na etapie jeszcze projektowania. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli chodzi o interpelację, to tyle w punkcie 7. Przechodzimy do punktu 8. Zapytania i wolne wnioski. Proszę o uwagi. Proszę pani zastępco. Ja chciałem podziękować tutaj panu burmistrzowi za uporządkowanie terenu wokół obeliska i miałbym prośbę jeszcze odnośnie parku, żeby tam ewentualnie pousuwać te konary, które pospadały. I tam już trochę może zniszczenie, trochę ząb czasu zniszczył niektóre ławki. I również panie burmistrzu, tam odstawiamy zawsze na dnie sycyny te dwa przęsła. Też bym prosił albo ich jakoś tam przywiązać, żeby czasem nie zmieniły, nie daj Boże, właściciela, albo ich po prostu zamontować. Dziękuję. Proszę panie burmistrzu. Podziękowania przyjmuję. Natomiast tutaj zajmiemy się parkiem. Myślę, że jeszcze wczorajsza wichura też tam pewnie zrobiła jakieś spustoszenie, dlatego wyślemy ludzi i zorientujemy się i postaramy się. Ja też rzeczywiście zwracałem uwagę na te suche konary, odbywają się nieraz te festyny w ciągu lata i dlatego też podejmiemy takie działania. Natomiast te sprzęsła, to mówi pan przewodniczący o tych tam od strony pól, tak? Tu między placem starostwa a gminy. Tam wyjmujemy tak. Zawsze dwa przęsła w celu przejazdu komunikacji. Aha, są czyli są niezabezpieczone. Ruchome. Rozumiem. Dobrze, to podejmiemy działania. Dziękuję. To skorzystam z okazji, poproszę tutaj zastępcę o odczytania wniosku pana Jerzego Lenartowicza. Chciałbym, żeby tutaj Rada się zapoznała. Co prawda wszyscy państwo radni pismo otrzymali, niemniej jednak pan Lenartowicz prosił o odczytanie
tego wniosku na sesji. Wniosek kierowany jest bezpośrednio do Zakładu Usług Komunalnych w Zwoleniu. Data wpływu 9.08.2019. Dotyczy uzdatnienia i dezynfekcji wody urządzeń wodociągowych przez zmianę chloru na Inwexol Silver. Wniosek. W związku z prezydencką ustawą w sprawie strategii onkologicznej o profilaktyce zdrowotnej, zapobieganiu i zwalczaniu chorób nowotworowych, domagamy się w naszym mieście i gminie o podjęcie działań w kierunku wyeliminowania stosowania chloru jako pierwiastka toksycznego do dezynfekcji wody w wodociągach. Wnosimy o zastąpienie trującego i szkodliwego dla zdrowia chloru nowym produktem w pełni bezpiecznym dla zdrowia, opracowanym i wdrożonym do produkcji przez polskich wynalazców firmy Invex Kielce, który przeszedł wszystkie badania i dopuszczenia dla celów uzdatniania wody pitnej, jakim jest nowy, sprawdzony produkt dezynfekcyjny o szerokim zastosowaniu, to jest Invexol Silver 200/50 P. Wyjaśniamy, że pomimo stosowania chloru w Polsce od wielu lat, to skutki tego odczuwamy i widzimy dziś wyraźnie, że finanse na leczenie coraz większe, a chorób coraz więcej. Dlatego należy coś z tym zrobić, bo chlorowana woda jest jedną z wielu przyczyn groźnych chorób, w tym nowotworów, co potwierdzają badania. Odwołujemy się do zapoznania się z badaniami naukowymi na temat stosowania chloru i jego zagrożeń dla zdrowia i życia, nie tylko ludzkiego. Dziś już nikt nie wytłumaczy, nie uniknie odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi z dalszego stosowania tej szkodliwej dla zdrowia toksyny, czyli chloru, i wlewania jej do wody w celu dezynfekcji w czasie, kiedy mamy na rynku polskim bardziej skuteczny i prozdrowotny, naturalny produkt, już w wielu miejscach sprawdzony w kilku dziedzinach i do tego bardzo opłacalny, gdyż nie ma skutków ubocznych. Naszym zdaniem nikt nie powinien być upoważniony do mówienia, że zdrowie jest najważniejsze w sytuacji obojętności lub nic nie robienia względnie dopuszczenia do stosowania szkodliwego środka do wody, to jest chloru zagrażającego zdrowiu. O tym mówi również polskie prawo, artykuł 156, paragraf 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu i tak dalej, podlega karze pozbawienia wolności. Dziś już wiemy z różnych publikacji, że takie szkodliwe toksyny, na przykład chlor, fluor, powodują uszczerbek na zdrowiu. Dochodzą do nas też sygnały o zwiększeniu dawek chloru w stacjach wodociągowych, basenach z powodu coraz mniejszej skuteczności. Wniosek nasuwa się sam. Komu zależy na zatruwaniu wody, a tym nas samych? Na Invexol Silver, pomimo jego skuteczności, dodatkowo nie uodparniają się bakterie, co nie można powiedzieć o chlorze. Nadmieniam, że będziemy dążyć do wyeliminowania chloru także z basenów kąpielowych, który jest stosowany również w hipoterapii sanatoryjnej, co zaprzecza idei leczenia i zdrowia. Odpowiedzialnych za uzdatnianie i dystrybucję wody wnosimy o informowanie użytkowników i konsumentów wody o zagrożeniach, skutkach ubocznych dla zdrowia z powodu używanego chloru. Wiemy z doświadczenia, że władze centralne i odpowiedzialni za nasze zdrowie niewiele robią, aby takie szkodliwe dla naszego zdrowia i życia patologie likwidować, a często je dopuszczają. Dlatego my, jako społeczność lokalna, konsumenci, pacjenci i użytkownicy, mieszkańcy naszej lokalnej ojczyzny, powiatu zwoleńskiego, powinniśmy razem wspólnie z władzą lokalną i odpowiednimi instytucjami w Zwoleniu wdrażać nowe prozdrowotne rozwiązania i wyeliminować tu u nas na miejscu wszelkiego rodzaju, co szkodzi życiu i zdrowiu ludzkiemu. Mamy pewność i wiarę w odwagę i determinację nas wszystkich do wyeliminowania szkodliwych substancji z naszego lokalnego środowiska. Mam też pewność, że nikt z nas tego nie zrobi, a wiem dobrze, że bez zdrowego powietrza, zdrowej wody, zdrowego jedzenia nie będzie zdrowia i godnego życia. Nadmieniam również, że obecnie woda w naszych kranach z ujęć w Zwoleniu, rozprowadzona w gminie przez Zakład Usług Komunalnych,
czyli sprzedawana odbiorcom, którzy powinni zdecydować o jakości tej wody, będzie dopiero wtedy dobrą wodą, kiedy będzie wolna od chloru i innych chemicznych substancji. My jako odbiorcy chcemy wiedzieć, co kupujemy i kto nas zatruwa i za co płacimy. A woda ciągle będzie drożała, to przynajmniej niech będzie żywa i zdrowa. Gdyby nam nie udało się zastąpić chlor, co i tak w przyszłości w Polsce się stanie, to będzie standardowa inwestycja w zdrowie w Zwoleniu. A może pokusimy się o więcej dla Zwolenia i powiatu, o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę kompleksu wodnego z hydroterapią i basenem kąpielowym. I to będzie bardzo opłacalne również, bardzo opłacalne, ponieważ zdrowie nie ma ceny, a w Zwoleniu już będzie czysta i zdrowa woda, także do picia z kranu. Z tego względu nasz wniosek jest zasadny i powinien być niezwłocznie zrealizowany. W załączeniu instrukcja i opis wskazanego preparatu firmy Invex Kielce, publikacje na temat chloru i jego zagrożenia. I do wiadomości otrzymali dyrektor sanepidu w Zwoleniu, pan burmistrz Zwolenia, jak również Komisja Zdrowia, starosta zwoleński, Komisja Zdrowia Starostwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rada Miejska. I daty wpływów tych, do tych instytucji są opieczętowane. Z poważaniem przewodniczący Komitetu Społecznego, pan Jerzy Lenartowicz, jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zastępcy. No i otwieram dyskusję. Pytania? Proszę bardzo. Dziękuję. Pani skarbnik, możemy od razu odpowiedzieć na... Zapas mamy. Dobrze, jeżeli... Proszę, panie radny. Ja powrócę do tego wniosku tego Lenartowicza. Czy panowie burmistrzowie rozważali i jakieś tam przeliczenia, jaki to koszt by był tego wprowadzenia, czy w ogóle coś na ten temat było, bo to nawet może i być dobry sposób na tą wodę zdrową. Czy coś jest już w tym temacie było robione, czy jeszcze nic, nie wiadomo, jakie koszty, jakiej to technologii, jakiej to, co tam, jakich inwestycji w to wymaga. Oto takie ogólnie. Panie radny, panie przewodniczący, ja czekam na spotkanie z tą firmą. Pan Lenartowicz, ja z nim rozmawiałem, zobowiązał się takie spotkanie zorganizować. Mojego zastępcy i pana prezesa ZUK-u. Nie wiem, czy pan z firmy przyjedzie do nas, czy my pojedziemy do Kielc, do tej firmy.
Miałem nawet telefon dzisiaj, że pojechał pan Narodowicz do tej firmy i będzie starał się takie spotkanie umówić. Wtedy będę mógł powiedzieć, jakie to są koszty. No, w rozmowie z panem prezesem, bo rozmawialiśmy, poinformowałem, że na pewno koszty będą wyższe stosowania tego środka niż chloru. No i też mnie poinformował, że stosujemy minimalne ilości tego chloru. Oprócz tego montuję lampy ultrafioletowe, które mają wyeliminować bakterie z wody. I twierdzi, że na pewno jest to tańsze niż stosowanie tego środka, ale chętnie spotkam się z firmą, nawet po to, żeby poznać koszty stosowania tego środka, żeby państwa poinformować, jakie to są ceny. Dziękuję. Dziękuję. Tak, wolne wnioski, zapytania. Sprawozdaniu. Czy coś ruszyło do przodu? W sprawie S12 wziąłem udział w spotkaniu, ale to raczej nie było takie spotkanie informacyjne, tylko jest gmina, zespół gmin, które zawiązało stowarzyszenie na rzecz budowy drogi S12 już wcześniej. I w związku z tym, że część burmistrzów się zmieniła po wyborach, no więc to było takie spotkanie powołujące nas, tych nowych, prawda, i konstytuujące zarząd. Ja znalazłem się w zarządzie tego stowarzyszenia. Natomiast jeśli chodzi o budowę S12, na razie nie mamy żadnych nowych informacji. Miało takie spotkanie się odbyć wójtów i burmistrzów, na którym mieliśmy poznać już ten przebieg tej drogi S12. To spotkanie miało się odbyć na przełomie miesiąca kwietnia-maja. Do tej pory go nie było, nie jesteśmy poinformowani, kiedy będzie. Wiem, że trwają jakieś perturbacje, jeśli chodzi o ten odcinek tam radomski. Nasz w zasadzie jest już tak jakby przygotowywany. Nawet były takie głosy, że być może zostanie to zetapowane, że będzie etap Puławy Radom i drugi etap Radom w stronę Piotrkowa Trybunalskiego, dlatego że tam jakieś jeszcze rozmowy, uzgodnienia trwają. U nas w zasadzie jest to dogadane. I w związku z tym, żeby nie opóźniać tej budowy, to takie głosy były, ale nic więcej na ten temat nie potrafię powiedzieć. Dziękuję. Panie radny, ja może dodam pod nieobecność pana burmistrza, który przebywał wtedy na urlopie, na zaproszenie pana Andrzeja Kosztowniaka, który jest przewodniczącym zespołu do spraw budowy drogi S12 w Sejmie. Pojechaliśmy na takie zaproszenie, na taką grupę roboczą. Również byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, którzy tam przyjechali. Byli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Tam również zapewniano nas, że inwestycja nie jest zagrożona do końca października. Przynajmniej takie były zdania, padały deklaracje. Będzie wyłoniony już przebieg trasy tej S12 również na naszym terenie. Nie ma na tą chwilę jeszcze decyzji środowiskowej, która jest etapem budowy, no jest niezbędna do przeprowadzenia niezbędnej dokumentacji, więc droga na pewno będzie budowana. Są przesunięcia z uwagi na miejscowość Kowala pod Radomiem i miejscowość Sulejówek na pograniczu dwóch województw. Tam również mieszkańcy stoją mocno w konflikcie co do przebiegu tej trasy. Jeżeli dostaniemy jakąkolwiek odpowiedź, chętnie państwa poinformujemy. Dziękuję. Ja może to odpowiem jeszcze panu Krześniakowi, jeżeli chodzi o sesję nadzwyczajną. To jest tak przyjęte, że jest sztywny regulamin, nie ma wolnych wniosków i zapytań. Tak jest przyjęte wszędzie i tego się trzymamy. Jeżeli chodzi o informacje o odbywanych sesjach, też nie ma żadnych tajemnic. Sam pan chyba osobiście się dopytywał. Informacji pan dostał, tak? O terminie sesji, panie Zbyszku, był pan
Mamy mnie w pokoju? Faktycznie przyznaję, proszę Państwa, przepraszam za utrudnienia, w tym miesiącu zapomniałem udostępnić informację, natomiast tak, informacja była obok tutaj w gablocie w urzędzie i Pan Zbigniew był osobiście u mnie, pytał się o termin sesji, tak było Panie Zbyszku? I poinformowałem Pan. Zarzuca Pan... No, skoro Pan jest na sesji, to jednak ta przejrzystość informacji jest, prawda? Tak? To było przed sesją. Sesja była, punktualnie się zaczęła. A czy to jest, ale czy jakoś żeśmy niegrzecznie wyprosili pana? No okej, dobrze, to w takim razie przepraszamy. Jak pan się poczuł urażony, proszę o pytania. Ja jeszcze odnośnie tego przystanku prosiłbym taką konkretną odpowiedź. W ostatnim czasie pozwoliliśmy sobie objechać również z panem burmistrzem, z panem kierownikiem odpowiedniej komórki nasz teren zwoleński, bo takich zapytań co do posadowienia tych takich wiat przystankowych jest więcej. Również kolega radny też, że tak powiem, prosił o rozważenie takiej możliwości. No analizujemy to. Przejechaliśmy te miejscowości, chcielibyśmy jak najlepiej usadowić te wiaty, jeżeli one tam staną. No, zadeklarowałem się, że będzie taka wiata na pewno w Linowie, bo tam de facto dzieci po prostu siadają. Tu jeżeli chodzi o... Tak, pan burmistrz podpowiada, że jesteśmy na etapie pozyskiwania dwóch wiat, także jeżeli będzie taka możliwość posadowienia, to posadowimy je w tych miejscach, o które panowie radni proszą. Ze względu na tą pogodę, panowie rozumią, że jest sytuacja taka, że żeby to, chociaż daszek, żeby nie padało na głowę. Ja jeszcze miałbym pytanie do pana zastępcy odnośnie przetargów. Przetarg tam był na kruszywo, na podzagajnik o około 30 tysięcy, czy to było z funduszu sołeckiego, czy z ogólnego budżetu? Tak, to są pieniążki z funduszu sołeckiego. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, panie Januszu. Dokładnie. No, zgadzam się, tak jest. Jakaś forma mobbingu. No, tak, ja zgadzam się tu z panem radnym. No, ale przychyliliśmy się do wniosku, żeby nie było problemów. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Czyli... Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Sesję kończymy. Dziękuję paniom i panom radnym, kierownikom i wszystkim obecnym na dzisiejszej sesji. Zamykam obrady 16. sesji Rady Miejskiej w Zwoleniu. Dziękuję.